Nie samym chlebem wraz z Gabrielą Kucą przedstawia podcast Rozkminy o życiu. Zapraszam, jeśli masz czas oczywiście. Witam wszystkich serdecznie na kanale Nie samym chlebem, a także na kanale Kobieca Siła. Startujemy z nowymi podcastami. Zrodził się właśnie taki pomysł z Gabrielą Kucą i mam nadzieję, że te podcasty posłużą także i Wam. Nie wiem, czy Gabriela Kuca chciałaby coś powiedzieć, dodać. Witam serdecznie. Tak, chciałabym. Witam serdecznie. Tak, faktycznie taki pomysł się zrodził podczas pisania książki. No, już parę miesięcy pracujemy nad książką, o której myśleliśmy, że wyjdzie trochę inaczej, wyszło inaczej i to nam też pokazało, że warto iść za głosem serca. Idąc za głosem serca, właśnie pojawił nam się pomysł, żeby wspólnie mówić o tym, o tych problemach, które pojawiają się nam w czasie obserwacji kobiet, mężczyzn, obserwacji ludzi i siebie samych też. I dzisiejszy odcinek chcielibyśmy poświęcić osądzaniu, ocenom. Jak to jest z punktu widzenia ewangelicznego i jak to jest z punktu widzenia codziennego. Ja jestem coachem relacji, jestem trenerką, pracuję na co dzień z ludźmi i może mam jakieś też większe możliwości obserwacji, co się dzieje, jakie są tematy i problemy. Mam też 4 dzieci, jestem żoną, więc w moim domu również te problemy, o których piszemy, o których będziemy mówić, są na co dzień. No właśnie, skąd się zrodził pomysł na książkę, bo gdzieś tam chodzi już po głowie od dawna, szczególnie u Gabrieli, która gdzieś tam zawsze proponowała, byśmy coś napisali razem, ale pewne działania, pewne tworzenia, jak warsztatów, spotkań z ludźmi, właśnie doprowadziło do tego, że zaczęliśmy rzeczywiście pisać książkę, która jest o kobiecie, która poszukuje Boga. Wiadomo, ta książka nie jest tylko dla kobiet, ale dla wszystkich nas i po prostu chcieliśmy w tej książce umieścić nasze doświadczenie. Przede wszystkim każdy z nas ma swoje doświadczenie duchowe, swoje doświadczenie życia, ale także pracy z ludźmi. I chcielibyśmy też, żeby ta książka właśnie pomogła w zrozumieniu Boga, żeby przyjąć Jego w sposób taki prosty, naturalny, żeby odkryć jeszcze raz twarz tego Boga, który nam przedstawił Jezus Chrystus. Ale także myślę, że ta książka przyda się dla tych, którzy szukają, jak żyć na co dzień właśnie duchowością chrześcijańską, jak żyć modlitwą, jak żyć przebaczeniem. Jak w ogóle pogodzić naszą codzienność z Bogiem, z wiarą. Ale też dodam, Rajmundzie, że to też tak właściwie to nie będziemy mówić o szczegółów dotyczących naszej książki, ponieważ chcemy, żeby każdy ją później mógł przeczytać bez naszych spoilerów wcześniejszych. Ale też nasza bohaterka, ona nie zaczyna od szukania Boga. Ona zaczyna od zadawania sobie pytań dotyczących celu, tożsamości, dotyczących sensu. I z tych pytań rodzą się takie poszukiwania głębsze. I też spotyka na swojej drodze osoby, które jej w tym jakoś pomagają, bardzo delikatnie, że ona chce, ona pragnie, ona spotyka się z tą swoją tęsknotą, żeby żyć głębią i tą głębię odnajduje ostatecznie w chrześcijaństwie, w tym naprawdę obrazie Boga, który jest w Ewangelii, którego nam Jezus przedstawiał, a którego gdzieś po drodze może troszkę przekształciliśmy jako ludzie, jako osoby, które interpretują. Więc no właśnie, nie? Mówiliśmy, to jest takie zdanie, że Bóg każe, za złe nas karze, a za dobre nas wynagradza, czyli z takim Bogiem, który osądza, który ocenia. I to jest taki pierwszy mit, z którym się chcemy zmierzyć i zderzyć, no bo tak nie jest, to po pierwsze,
A po drugie, Jezus nas zachęca do tego, żeby właśnie nie osądzać, żeby dla siebie nawzajem być otwartymi, żeby widzieć sercem, widzieć głębiej, żeby nie widzieć tylko i wyłącznie tego, co myślimy o człowieku, ale zobaczyć, jakie jest w nim piękno, jakie są w nim mocne strony, jakie ma talenty, co dobrego daje ludziom. I teraz mi przychodzi na myśl ten film, który widziałam niedawno o księdzu Kaczkowskim, gdzie tam było pięknie pokazane, jak ksiądz Kaczkowski zobaczył w osobie, która w więźniu, w recydywiście, który dostał do odpracowania godziny w hospicjum, zobaczył w nim człowieka, a nie tylko więźnia, nie tylko osobę, która ma na bakier z prawem, osobę, która jakoś żyje przemocą na co dzień, tak? I to było piękne doświadczenie i między nimi, i też cudownie, że powstał ten film, bo można było zobaczyć, jak się zmienia człowiek, któremu okazuje się ciepło, którego przyjmuje się z tym, jaki jest, zrobił źle, ale nie jest błędem, popełnił błędy, tak jak każdy z nas popełnia. A dlaczego popełniał te błędy? No wychodzi tam w historii, dlaczego? Ponieważ miał takie, a nie inne dzieciństwo, ale pięknie widać owoc po prostu tego, w jaki sposób prowadzony człowiek miłością sam zmienia się w miłość. Dobrze, to widać, że temat już się wyopuklił. To startujemy z tym tematem właśnie dzisiaj, osądzanie. Nie tylko chyba osądzamy siebie przede wszystkim, często bardzo jesteśmy dla siebie przede wszystkim katami. Też myślę, że każdy z nas ma jakiś tam problem w osądzaniu innych. Inność zawsze jest trudna do przyjęcia. Ale także myślimy, że Pan Bóg też sądzi. Właśnie tu jest nieraz nawet w nauczaniu w zambony, w kościołów, no różne słyszymy, prawda? Różne słyszymy kazania o Panu Bogu. Ktoś bardziej naciska na miłosierdzie, ktoś bardziej na osądzanie. Nie wiem, Gabriele, jakie ty masz wrażenie, na przykład zambon, co bardziej słyszysz w kościele, o jakim Bogu tobie, jakiego Boga tobie się przedstawia? No, żyję ponad 40 lat, więc przez większą część mojego życia słyszałam o Bogu, który karze, który jest srogi, którego się, no, bałam, boję czasem jeszcze. Łapię się na tym, że się jeszcze czasem boję, chociaż od paru dobrych lat i również dzięki Twoim, Rejmundzie, naukom, ten obraz Boga zaczynam zmiękczać. To znaczy, to jest po prostu mi bliska osoba, tak mogę powiedzieć. Osoba mistyczna, osoba duchowa, to jest mistrz, ale jednak dzięki temu, że czuję się przyjęta i czuję naprawdę prowadzenie, kiedy odrzucę lęk, no to ten obraz się zmienia, ten obraz jest, po prostu chce się być w tej relacji. Chce się być w tej relacji i chce się być prowadzonym, chce się ufać. Kiedy nie ufam, kiedy się zaczynam bać. A kiedy się zaczynam bać? Kiedy właśnie się za bardzo skupiam na swoich myślach. Bo myśli nasze są wspaniałe, natomiast bywają naszym źródłem takiego stresu, takim naszym więzieniem, klatką. Jeżeli zaczynamy wierzyć w nasze wyobrażenia, a nie w fakty, jakie są, to się gubimy. To się gubimy. No właśnie, z tym obrazem Boga karzącego nieraz to jest tak, że trochę w historii Kościoła zaczęli ludzie trochę porównywać, nie? Obraz Boga, Ojciec, właśnie ten słowo Ojciec, ta męska strona Boga. I ludzie, wiadomo, porównywali trochę chyba swoje domy, nie? Swoich ojców, swoich rodziców, no to, że ojciec zazwyczaj chyba w tamtych kulturze trochę kilkanaście lat temu bardziej był chyba nie angażujący się w rodzinie, może gdzieś praca, rola, bardziej był srogi i dlatego, no gdzie się biegło, zawsze do mamy, prawda? Także
właśnie u nas też w tej duchowości bardziej się biegnie do mamy, aniżeli do ojca, bo gdzieś to zostało, że ojciec zawsze ten, który nie zrozumie, nie ma delikatności. I tu trzeba trochę wrócić w sam sens, kiedy Jezus mówi, że Bóg jest ojcem. Właśnie w tamtej kulturze co znaczyło ojciec? Ojciec, który rodzi, bo kobiety w tamtych czasach nie rodziły, nie w sensie, że nie rodziły, ale myśleli, że to facet zradza tak naprawdę dziecko. Kobieta była tylko i wyłącznie inkubatorem, w którym to dziecko przebywało. I dlatego Jezus, kiedy mówi ojciec to słowo, to też myślę, że właśnie Boga chciał w taki sposób pokazać, że ten, który rodzi do życia. I my dzisiaj spokojnie możemy powiedzieć też, że ojciec jest mamą, tą prawdziwą mamą, prawda, żeby zrozumieć po prostu jakoś tak symbolicznie właśnie mówiąc. Wiadomo, że Bóg jest miłość nieogarnięta i więcej niż każda kobieta czy każdy mężczyzna, ale właśnie to ta strona kobieca Pana Boga. Też wiemy, że kiedy Pismo Święte właśnie mówi o miłosierdziu Boga, Bóg jest miłosierny, to używa tego słowa hebrajskiego rachamim, czyli łono kobiece. To jest pięknie. Jak nazwać, że ktoś kocha? No to nie ma najpiękniejszego słowa, wyrazu osoby, która potrafi kochać i rodzić życie. To jest kobieta. I nam cały czas, widzisz, trzeba powracać do Ewangelii, do tych słów Chrystusa, bo człowiek chyba gdzieś tam ma wrodzone to taki strach przed Bogiem, przed Jego wolą, bo nie wiadomo, jaka jest Jego wola. I też to prawda, że kiedy przedstawia się Boga, który sądzi, który karze, rozlicza, to też łatwiej się ludźmi rządzi, nie? Kiedy jest strach. Tak, to prawda. A wiesz co, Rajmon, tak jeszcze mam takie, jak mówiłaś, to mi się pojawiło słowo wrażliwość. I tak sobie myślę, że chyba przez lata mężczyźni, no i kobiety też, ale że wrażliwy znaczyło słaby. Tak. A to od paru lat, tak się też Brené Brown o tym uczy, że wrażliwy to znaczy odważny. Że wrażliwość i odwaga, jeżeli idą w parze, to cuda się dzieją. Cuda się dzieją między ludźmi. Co to znaczy? Jeżeli z wrażliwością serca podejdziemy do drugiego człowieka, czyli z empatią, to naprawdę buduje się kontakt, buduje się więź między ludźmi. Ja wierzę w to, że tak samo działa Bóg, tak samo działa Jezus. Z wrażliwością serca podchodzi do nas. I to wymaga odwagi w tym sensie też, żebyś nie uważać, że wrażliwość jest jakąś słabością. Bo nawet ja o sobie wiele lat myślałam, że kurczę, dlaczego dostałam wrażliwość od Boga? Ja nie chcę tego, jest po prostu, czułam się taka bezbronna. I długo mi zeszło, wiele lat mi zeszło, żeby zrozumieć, że to jest moja mocna strona, że to jest moja siła. I że ja dzięki tej wrażliwości mogę właśnie pracować z ludźmi, mogę widzieć między słowami, słyszeć między słowami, widzieć jakoś głębiej. No to jest taki talent, którego bym nie chciała nigdy, żeby mi Bóg go odebrał. To tak, jest piękny, piękny talent. I tak samo myślę sobie o mężczyznach, że chyba problem może polegać też na tym, że jakby trudno jest niektórym mężczyznom przyjąć, że wrażliwość jest okej. Okay. Że wrażliwość jest potrzebna. Wiesz, bo w naszym świecie, bo w naszym świecie trochę męskim, no właśnie, jak powiedziałeś, wrażliwość to zawsze równa się ze słabością, także gdzieś my tam wszystko w sobie to przeżywamy, bo facetowi nie wypada płakać, nie wypada pokazywać jakichś emocji, ale ostatnio jak organizowaliśmy warsztaty dla kobiet, to właśnie chyba też tam się nauczyłem takiej wrażliwości i pierwszy raz też mogłem jakoś normalnie też płakać, nie? I się tego się nie wstydzić. Jak mówisz, wrażliwość sprawia, że człowiek bardziej się staje uważny na drugiego człowieka, uważny też na siebie. Nie? Także wrażliwość, no, rzeczywiście jest ważna sprawa, ale myślę, że to jeszcze kiedyś porozmawiam na ten temat. Okay. Dzisiaj, żeby nie oddalać się od tego osądzania, żeby nie zanudzać
słuchaczy, bo widzę, że już mamy 16 minut, rozmawiamy. Osądzanie. Może ja trochę powiem teraz o osądzaniu Boga, a ty byś powiedziała o osądzaniu może siebie czy innych. No właśnie, jak z tym osądzaniem Pana Boga? Wiemy, że Jezus Chrystus w swojej Ewangelii, a my jesteśmy chrześcijanami, którzy nawracamy się na obraz Boga według Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, bo mówię, każdy z nas ma jakiś swój obraz Boga, dla kogoś karzący, dla kogoś kochający, dla kogoś taki, dla drugi to jest duch, dla trzecich to jest świat, dla czwartych to, nie wiem, natura. Ale my jako chrześcijanie przyjmujemy sposób wierzenia i patrzenia na Boga, tak jak nam przedstawił Jezus Chrystus, bo wierzymy, że On, jak mówi Ewangelia według świętego Jana, Boga nikt nigdy nie widział, tylko Syn Jednorodzony nam Go objawił. I niestety, jak już mówiliśmy, ten obraz Boga nawet w chrześcijaństwie był bardzo, bardzo zniekształcony. I to widać, jak Ewangelia cały czas jest aktualna dla nas, dla każdego pokolenia, bo gdzieś zawsze człowiek dąży ten obraz zaszpecić. I w Kościele też widzimy, jak był przedstawiany Pan Bóg i w imię Boga też, jak się robiło dużo wojen i w imię Boga dużo się usprawiedliwiało. Dlatego Sobór Watykański II właśnie zachęcił, by każda nasza duchowość, by nasze modlitwy i tak dalej, które zostały napisane przez wieków, żeby sprawdzić nawet mariologię cała, nie? Studia o mariologii, o Maryi, żeby byłaby oparte na Piśmie Świętym, właśnie wrócić do Słowa Bożego. I Jezus Chrystus właśnie przedstawia Boga, który nie sądzi. Pada deszcz, mówi Pan Jezus, na złych i na dobrych. Słońce świeci też na złych i na dobrych. Teraz mi przychodzi na myśl ta właśnie przypowieść o chwaście, nie? Kiedy mówią, że Panie, zbierzemy chwast, pozwólcie temu chwastu też być. Ten chwast właśnie, ci narwani, bardzo, bardzo pobożni, tak chyba wynika z tej przypowieści, zgadza się, że właśnie ci narwani chcieli już od razu wyrywać te chwasty, nie od razu widzieć zło i wykorzeniać, a Pan Jezus mówi spokojnie, spokojnie, bo właśnie osądzając, robiąc kategorie ludzi, kto zły, kto dobry i dzieląc, możecie wykorzenić to dobro, które jest. Także to już pokazuje, że osądzanie, to jest ciekawe, że osądzając człowieka, wykorzeniasz też z niego to dobre nasienie, które kiełkuje. Ale wracając do Boga, właśnie Bóg nie sądzi, Bóg kocha. Bóg kocha, Bóg przegarnia, bo chyba jedynym marzeniem Boga to jest szczęście, moje szczęście, twoje szczęście, każdego z nas. Widzimy w przypowieści syna marnotrawnego. Niektórzy mówią, że to jest Bóg, ojciec marnotrawny, który marnotrawi swoją miłość. I właśnie w tej też przypowieści pokazane, jak Bóg ciągle oczekuje, jak nawet jeżeli ktoś Boga przekreślił i powraca, to Bóg zawsze jest gotowy. To on, ten pierwszy, który wybiega, to on pierwszy, który rzuca się na szyję. To jest niesamowite, jest trudno przyjąć takiego Boga. Też Jezus Chrystus, który klęka przed uczniami na ostatniej wieczerzy, wiedząc już serca każdego, wiedząc zamiary Judasza, klęka i umywa nogi. Bóg, który służy. I często teraz chyba nasi słuchacze mogą zadać pytanie, no to jak z piekłem, jak z potępieniem, jeżeli Bóg nie każe, no to ulej dusza Boga nie ma. No też jest takie nieraz, nie? Głupie trochę zrozumienie banalne właśnie o naszej wierze. To jak Bóg kocha, jak jest miłosierdzie, to co? Nie ma potępienia, nie ma piekła i nie. Nie, właśnie Jezus w Ewangelii mówi, że każdy z nas wybiera drogę. Bóg cały czas kocha i daje swoją miłość, ale jak ja powiem nie, to Bóg mnie uszanuje. Nawet w tej książce nie piszemy, jak pisaliśmy właśnie, tam też pokazaliśmy, że Bóg szanuje naszą wolność. Jeżeli chcemy się zatruć sami jakimś wyborem życiowym, no to się zatrujemy. I na tym chyba polega właśnie sąd. Nie Boży, ale na samych. Jeżeli jem złe jedzenie, no to się zatruwam. Także ja odkryłem osobiście właśnie Boga, który zawsze przytula, Bóg zawsze, który kocha, który daje nadzieję,
a już ode mnie zależy, jaką drogę wybiorę. Czy drogę miłości właśnie, dzielenia się, służby, drogę, która prowadzi do drugiego człowieka, albo egoizm, jak się zwracam na siebie, no to wtedy nie ma życia. Możemy właśnie już kończąc zobaczyć, że nawet nie trzeba po śmierci kary. Kara jest już tutaj, następuje. Jak się wybieramy dzielenie się, relacje, to czujemy spełnienie, czujemy miłość, widzimy owoce. Jak się skupiamy tylko i wyłącznie na sobie i widzimy tylko siebie, no to też możemy zauważyć, jak te nasze serce cały czas po prostu siły z niego wybiegają. To jak z tym osądzaniem... Wysysa. Wysysa właśnie. Jak z tym osądzaniem siebie, bo ja na przykład, no, mamy problemy chyba. Ja przynajmniej tak widzę, że nieraz jestem chyba bardziej katem dla siebie niż myślę, że Pan Bóg. Mnie bardzo pomaga tak na co dzień, bo zanim powiem o osądzaniu siebie, to chciałabym powiedzieć o osądzaniu siebie nawzajem, jak są dwie osoby czy więcej. Więc na co dzień bardzo mi pomaga porozumienie bez przemocy, które przychodzi z 4 krokami. I na początku jakby jeden z tych pierwszych kroków to jest obserwacja. Zamiast interpretacje, zamiast osądzanie, zamiast ocenianie czy wyrażanie jakiejś opinii. I to jest bardzo trudny tak naprawdę krok, ponieważ kiedy się spotykamy z kimś i jest nam z kimś trudno, zaczyna się jakiś konflikt może, albo jest potencjał na konflikt i idziemy w interpretację, osądzanie, w takie kręcenie filmów w głowie i wyobrażeń na temat tego, co ktoś powiedział albo co ktoś wie i co ktoś mi robi, zamiast skupienie się na faktach, to mamy gotowy przepis na konflikt. I tutaj jest taka pomoc, żeby próbować uczyć się naprawdę skupiać na faktach, czyli obserwować, zamienić się tak jakby w oko kamery. Co kamera złapie? Czyli ja mogę powiedzieć, widzę grymas na twojej twarzy, zamiast powiedzieć, oczywiście nic ci się nie podoba. Nie? I kiedy ja mówię, widzę grymas na twojej twarzy, zamiast oczywiście nic ci się nie podoba, no to ja daję taką też... Ktoś mówi, aha, ona widzi grymas na twojej twarzy, a nie wiedziałem, że tak robię. Albo, no, skrzywiłem się, kiedy coś tam, tak? I dalej, jakby dajemy szansę drugiej osobie na to, żeby się wyraziła, a nie skupiamy się na tym, co my myślimy o tym, co ta osoba już robi i co o nas myśli. Więc to tak bardzo skracam oczywiście, bo tutaj to nie jest podcast o porozumieniu bez przemocy, ale chciałabym się też trochę podzielić tym, co wiem, ponieważ też na co dzień staram się używać zasad, żyć według zasad komunikacji bez przemocy. Bardzo mi to pomaga i w domu, i w pracy z ludźmi. I to jest taki też może taka pomoc dla wielu, żeby skupić się na tym, co jest faktem. I to samo o sobie. Jeżeli ja się złapię na tym, że myślę sobie, jaka jestem gruba, no to zaraz. Ale co to znaczy gruba? To jest już jakaś ocena, tak? Gruba, i mi się to kojarzy z czymś, nie wiem, za dużo jadłam, nie dbałam o siebie. Już ileś rzeczy za tym idzie. Jest jakaś lawina myśli, lawina przekonań, lawina ocen i opinii. I już się wrzucam w jakąś kategorię gruba, niezadbana. Ale zaraz, mogę zobaczyć. Okej. Mam tyle, a tyle, nie wiem, wagi, objętości, czy tam w brzuchu tyle, a tyle, no i okej, mam tyle, tak? Może kiedyś miałam mniej, no było to związane z tym, że nie miałam dzieci na przykład, miałam czas na ćwiczenie 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, teraz jestem zabiegana, więc jakby moje życie się zmieniło, moje życie stało się trochę darem, tak, dla moich dzieci, więc jakiś efekt związany z wyglądem tego jest. I okej, albo to akceptuję, albo się z tym, albo sobie jakiś tam plan na, nie wiem, zmianę tej figury wprowadzam w życie, ale nie dlatego, że myślę o sobie, że jestem gruba, tylko na przykład dlatego, że chcę się lepiej ze sobą czuć, tak? Czyli wychodzimy z opinii do tego, jak my chcemy tak naprawdę
jakie chcemy mieć samopoczucie, że chcemy być, czuć lżejsi, bo wtedy mamy więcej energii, a co za tym idzie, jesteśmy dla siebie i dla innych milsi. Jakby nasze życie ze sobą i z innymi jest przyjemniejsze po prostu. Nie wiem tak pokrótce, czy to jakoś pomaga, to co mówię? Właśnie ja trochę tak może z perspektywy męskiej, bo to tak usprawiedliwia, okay, że jestem gruby, bo coś tam, bo tam dzieci czy coś, no to wiadomo, zawsze każdy ma jakieś inne. Ale ja bym powiedział tak, jestem gruby, no tak, bo jestem gruby, no i tyle, no fakt. No, może jest trudny fakt do zrozumienia, do przyjęcia, ale właśnie pogodzić się z tym, tak? Tak, jestem. I później pytanie, co mam z tym zrobić, bo tak samo właśnie osądzanie siebie pojawia się może wtedy właśnie, kiedy nie przyjmujemy, nie potrafimy przyjąć swoje minusy, swoje porażki, nie? Bo cały czas jakoś tam może się usprawiedliwiamy i nieraz nie dochodzimy do tego momentu, tak, nie wiem, zawaliłem, zrobiłem źle, nie wiem, coś złego zrobiłem dla żony, coś po prostu jakiś tam, nie wiem, grzech zrobiłem i tak dalej. Bo w chrześcijaństwie, w nauce Ewangelii, to jest ważne. Dlaczego? Bo jak przyjmiesz swoją słabość, ją zaakceptujesz, no bo jesteśmy też ludźmi słabymi i mogę być gruby, mam prawo, nie wiem, do jakiegoś upadku, no jesteśmy, nie jesteśmy aniołami. I jak to zaakceptujesz, to właśnie akceptacja takiej swojej słabości pomaga ci zobaczyć, że nie jesteś Bogiem, tak? Że nie wiem, masz 1000 słabości. I w czym to pomaga? Nie tylko nie w osądzaniu siebie, ale także popatrzenie na drugiego człowieka z innej perspektywy, nie? Że inny też ma prawo, nie wiem, ma taki charakter, jaki ma, bo może gdzieś tam miał rodzinę jakąś, ma takie zachowanie, bo miał może problemy, czy ma jakieś zranienia. Właśnie patrzysz inaczej. Ja kiedy głosiłem rekolekcję o Eucharystii, właśnie doszedłem do tego wniosku, że dlaczego na mszy świętej mówimy od razu na wstępie, bracie i siostry, przyznajmy się, że jesteśmy grzeszni, nie? To jest kapitalne dla mnie odkrycie. Przyznajmy się, że jesteśmy przed sobą samym, nie tylko przed Bogiem, ale przed całą wspólnotą. No, jesteśmy słabi, kurczę. No sorry. Właśnie, grzeszni czy słabi? Bo dla mnie to ma znaczenie, to słowo. Grzeszni czy słabi? No, zależy co grzeszni. No, grzeszni też jesteśmy. Ale grzech to nie, myślę, że pokazuje też naszą słabość, nie? Grzech i słabość. No. Właśnie ja, kiedy nawołuję ludzi do wyznania przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, to nie tylko wymiar moralny, ale właśnie przyznajmy się do naszej słabości. Nie wypierajmy tego, że coś złego zrobiliśmy. No a złego coś źle robić, no my nazywamy grzechem, prawda? No to jest pojęcie już słów tylko, także wiadomo, słabością nie możemy się usprawiedliwiać wszystkim, ale właśnie przyjęcie, tak, to zrobiłem, tak, muszę, nie wiem, ponieść konsekwencje i to wtedy pomaga człowiekowi też patrzeć na drugiego z nieosądzaniem, ale, sorki, że tak mówię, ale to, co zobaczyłem w sobie najpierw, najtrudniej jest właśnie przyjąć w Kościele, byśmy powiedzieli, naszą grzeszność, naszą słabość. To jest najtrudniej, przyznać się do, nie? Do tego, że no, nie jestem idealny i czynię grzechy. To znaczy, dla mnie to są już dwa wątki, nie? Bo jakby jednym wątkiem jest osądzanie, drugie jest przyjmowanie i akceptacja. I one się czasami nam sklejają i znaczy właściwie bardzo często się nam sklejają, bo przez to, że my czegoś nie akceptujemy, to my właśnie opiniujemy coś, nie? Dajmy jakąś ocenę. I tak jest coś takiego faktycznie, że jeżeli mam więcej akceptacji, puszczam po prostu, nie mam tego napięcia, akceptacji do tego, co się dzieje ze mną, z drugim, to spuszczenie tego napięcia powoduje, że jakby mam większą otwartość. I dzięki tej większej otwartości ja mogę się faktycznie zastanowić, okej, ale jakie są tutaj fakty? Więc fakt jest taki, że na przykład no nie miałam czasu na to, na te ćwiczenia. I to jest fakt. I efektem tego faktu jest to, co mi się wydarzyło, tak? Że na przykład przytyłam o te 3 kilo. No i teraz mogę się zastanowić nad tym. No taki temat mi wpadł. Ja akurat nie mam problemu z wagą, ale no taki temat mi wpadł, bo to faktycznie jest temat dotyczący wielu ludzi, jeśli chodzi o jesień, zimę też. A mamy jesień. Więc zgubiłam wątek, moment, już wracam.
Okej, więc jakby zdarzyło się to i to, mam tych parę kilo więcej, akceptuję to, że tak jest i z tego miejsca akceptacji mogę podjąć działania. Ja nie mówię tutaj, żeby usprawiedliwiać się, bo to są wymówki, to jest jeszcze inny temat dla mnie, ale mówię tutaj o tym, żeby nie zamknąć się w tym osądzaniu siebie, czyli w tych swoich myślach, bo ja mogę się zacząć dołować. Jaka jestem gruba, jestem beznadziejna, w ogóle oczywiście, no tak, znowu czokoladę biorę, tak? Ojejku, znowu oczywiście, no nie, kolejny tydzień nic nie robię ze sobą. I co mi to da? Da mi to po prostu właśnie, zabiorę sobie siły w ogóle, jakiekolwiek witalne, będę się pognębiać w tej swojej słabości, w tym swoim widzeniu siebie i efekt jest taki, że wygląd mam bez zmian, a jeszcze się psychicznie dołuję. I nie jestem niemiła dla wszystkich, gdzieś to potem wychodzi, tak? Wychodzi to w kontaktach z ludźmi, wychodzi to w kontaktach z dziećmi, jestem sfrustrowana, narzekam, jestem no, taka po prostu wchodząca, złośliwa baba, mówiąc bardzo, bardzo oceniająco. I tak. To jest właśnie taka pułapka, tak? Że jeżeli my się naprawdę w tym osądzaniu zagubimy, to tracimy na tym i my, i inni. I tutaj chciałam właśnie to zaznaczyć, że zaakceptowanie jest jak jest, bo są takie, a nie inne fakty i robię i zmieniam to, chcę to zmienić, jeżeli chcę, tak? I połączenie się z motywacją, że ja chcę to zrobić, bo jeżeli nie chcę, to jest też okej. Okay. Nie chcę, jest mi dobrze w takim wyglądzie, tak? To też jest okej, okay, żeby po prostu dać sobie też czas i etapami do pewnej rzeczy podchodzić, a nie wszystko z presją. Bo ja mówię o porozumieniu bez przemocy, to mówię tak trochę, myślę sobie o porozumieniu bez presji. Że to jest porozumienie i ze sobą, i z innymi, bez presji. Nie, że jakby jest, kiedy jest miejsce na taką otwartość i też akceptację, no to jest miejsce też na takie działania w zgodzie ze sobą i z innymi. No ja mówiłem trochę o osądzaniu, to już bardziej może konkretnie takie życiowe przykłady, ale kiedy mówiłem nie właśnie przyjąć tą własną słabość, to chodzi o taką egzystencjalną słabość, tak, że nigdy, bo mm-hmm. mamy taką tendencję być, no chcemy być tymi bogami, jak ja zawsze mówię, tak, że chcemy być najlepsi, najpiękniejsi i przyjęcie właśnie tego, po prostu przyjęcie tego faktu, a to jest droga, trudna bardzo droga, że jestem słaby, jakby daje człowiekowi taki duży pokój, że nie muszę być, nie wiem, nie muszę być tak jak ty, nie muszę być tak jak mój przyjaciel, jestem tak, jaki jestem i kocham swoje ograniczenia. I to jest ciekawe, kiedy właśnie Pan Jezus mówi, nie, że zajmij się najpierw swoją belką, a później dżazgę wokół swoim bracie, później wyjmij dżazgę z oka twojego brata. Także jak człowiek przyjmie własną tą belkę, nie, ten swój ciężar, tą swoją słabość w ogóle i pogodzi się z tym, że nie musi być naj, to wtedy chyba nie będzie też chciał poprawiać też innych, nie? Nie będzie jakoś patrzeć, że o ten źle robi, tam to robi. Po prostu podejdzie to do każdego... To ocenianie się. Tak. Ocenianie idzie na drugi plan. Tak, podejdzie z taką ludzkością. Także nie wiem, myślę, że ten podcast musi zmierzać trochę ku końcowi. Tak. To może ale wątki nam się otwierają. Wątki się otwierają, ale może takie krótkie podsumowanie o tym osądzaniu dla słuchaczy. Ja powiem z mojej perspektywy, co ja mówiłem, to, że Bóg kocha, Bóg nie sądzi i w Bogu zawsze możemy odnaleźć miejsce. Bóg jest jak ten kochający ojciec, jak ta mama, która zawsze ma miejsce dla nas i nie musimy żyć pod presją, że Pan Bóg, nie wiem, coś tam zrobi dla nas, jak my źle zrobimy, ale my wybieramy właśnie naszą drogę, albo ku życiu, albo ku śmierci, no tak już jest we wszystkim, albo tworzy relacje, albo ich nie tworzy, no, i tak dalej. I z punktu widzenia właśnie takiej duchowości, że przyjęcie tej własnej słabości, własnej grzeszności, to, że miałem taką historię, a nie inną, to, że mam taki wygląd, jeżeli pogodzimy się ze sobą, to też będziemy patrzeć inaczej na innych i może będzie mniej tego osądzania, a bardziej, nie wiem, w spotkaniu z innym człowiek odkryje też taką radość, że inny jest inny i za to chwała Panu, nie? Że spotkam inność i akceptuję w nim nie tylko dobro, ale także uczę się akceptować te rzeczy negatywne.
No ja jeszcze też chciałabym podsumować trochę w takim razie tą moją perspektywę. Osądzanie to jest też trochę stawianie się jako sędzia, jako sędzina. I kiedy to jest bardzo właśnie bliskie temu, co ty mówiłeś teraz na końcu, żeby się nie czuć bogami, bo jeżeli my się stawiamy od razu wyżej, jakoś, że my wiemy, jak ma być, że przecież wszyscy tak robią i ma być inaczej niż robisz ty, albo ja muszę się zmienić, bo przecież wszyscy tak robią, wszyscy się zmieniają, a nie będziemy jakoś w kontakcie z tym, do czego jesteśmy powołani, co daje sens, co w naszym życiu jest najważniejsze, no to będziemy dalej gdzieś lawirować na jakichś takich, no właśnie, wokół tych ograniczeń naszych różnych, nie? Na tych takich granicach, zamiast po prostu wejść w głębie siebie, w głąb siebie i w głąb tej relacji z drugim, po to, żeby nie widzieć poprzez belki, tylko po prostu się spotkać, zobaczyć głębiej, zobaczyć sercem, posłuchać sercem, z taką uważnością, ciepłem na drugiego i na siebie. I wtedy jest szansa na to, że ta więź się zbuduje. Więź oparta na miłości, i na empatii, na szacunku, na porozumieniu po prostu. I tego nam wszystkim życzę. No tak, i ostatnia myśl, która mi przychodzi, że jak Bóg cię nie sądzi, to dlaczego ty siebie sądzisz? A jeżeli masz coś na twoich barkach, to lepiej pomyśleć, okej, no, było, stało się, ale teraz co zrobię, nie? Dzisiaj właśnie, mój wybór. Nie katować siebie za przeszłość, ale ważne jest teraz i dzisiaj i jakie wybory będę podejmował. No cóż, trzeba przeprosić chyba słuchaczy za jakiś chaos myśli, za podejmowanie tysiąc może wątków. Zaczynamy dopiero, próbujemy. Także mam nadzieję, że jakoś to przybierze ręce i nogi w tym wszystkim. No i dziękujemy za to, że nas słuchacie. Jeżeli ktoś chce coś napisać w komentarzu, to też zapraszamy. Dziękuję Wam wszystkim i miłego dnia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. To nasz pierwszy podcast, więc wspólny. Więc jeżeli coś wyszło nie tak, no to może tak po prostu miało być. Spotknięcia są częścią procesu. Dajcie znać, czy chcecie kolejne odcinki, czy interesują Was te tematy. I może macie propozycje na jakiś temat, to też możecie napisać. Dzięki serdeczne za to spotkanie. Dzięki, Rajmund. Dzięki Tobie. Pa, z Bogiem.